Kolejne krople deszczu lądowały na mojej twarzy. Łącząc się w strumyki, spływały, spadając ostatecznie na poły przeciwdeszczowego płaszcza. Spoglądam na inspektora Henry'ego Rogersa. Niepocieszony stoi obok. Coś mi się wydaje, że mój zwierzchnik ostatniej nocy nie mógł zaliczyć do przespanych. Nie dziwię się. Znów morderstwa. Znów opanowująca miasto zbiorowa panika. I wiecznie bezsensowne, zadawane w takich chwilach pytania mieszkańców. A gdzie była wtedy policja? Za co oni biorą pieniądze? Do diabła. Tak jakby policjanci byli jakimiś jasnowidzami albo pieprzonymi supermenami mogącymi zjawić się na miejscu zbrodni tuż przed jego popełnieniem. A jak już zostanie popełniona, to w ciągu 2 minut powinni trzymać za kołnierz winnego człowieka. Zdjąłem kapelusz, wyciągnąłem rękę, chwytając wiszącą na drzwiach domu pani Grace Thompson dużą, masywną kołatkę. Dwukrotnie nieco stłumione uderzenie niesie się w głąb mieszkania. Za chwilę usłyszałem kroki, następnie szczęk dwukrotnie przekręcanego zamka w drzwiach. Po chwili staję twarzą w twarz z panią Thompson. Dzień dobry. Konstabl Aaron Andrews i inspektor Henry Rogers, policja Mooresville. Doskonale panów znam. Niedawno się widzieliśmy. Przerwała, mówiąc szorstkim głosem, kobieta. No właśnie, całkiem niedawno. Mimo to chcemy zadać pani jeszcze kilka pytań, powiedziałem urzędowym tonem. Koniecznie teraz? Jestem trochę zajęta. Jej słowa zabrzmiały niesamowicie zbywająco. Brakowało tylko, aby machnęła na mnie ręką. Nie powiem, od początku babsztyl działał mi na nerwy, dlatego postanawiam być równie uprzejmy co ona. Tak, koniecznie teraz. I albo zrobimy to tutaj, albo zabierzemy panią na komendę i załatwimy to tak jak należy. Odparłem, siląc się na jak najbardziej oficjalny ton, który jednoznacznie wyrażałby brak akceptacji jakiegokolwiek sprzeciwu. To nie zajmie dużo czasu, dodałem nieco łagodniej. Kobieta spojrzała najpierw na trzymany przeze mnie w ręku kapelusz, następnie na stojącego z tyłu inspektora. Ja natomiast skierowałem wzrok na jej wyraźnie drżące dłonie. No dobrze, ale nie mam wiele czasu, powiedziała, uchylając szerzej drzwi, jednoznacznie dając do zrozumienia, abyśmy poszli za nią. Znów poczułem charakterystyczny zapach trocin. Tym razem był on jednak dużo mniej intensywny. Idąc długim, wąskim przedpokojem, nieco uważniej niż podczas poprzedniej wizyty, rozglądam się. Nie dostrzegłem jednak niczego godnego uwagi. Poszarzałe, niegdyś białe ściany, stary, wytarty dywan, 3 tandetne olejne obrazy przedstawiające krajobrazy, stojak na palta i mała stojąca w rogu szafka stanowią całe wyposażenie przedpokoju. Pierwsza zmiana, jaką dostrzegam w pokoju, polega na przestawieniu w drugą część pomieszczenia dużego lustra i brak stojącego na kredensie radia. Od razu starałem się uchwycić wzrokiem stojące na kredensie zdjęcie, na którym uwiecznione były 2 króliki. Mimo iż mi się to nie udaje, postanawiam kwestię wyjaśnienia sprawy gryzoni zostawić sobie na sam koniec wizyty. Usiedliśmy przy stole. Grace Thompson od razu położyła dłonie na kolanach, znajdujących się poniżej blatu stołu. Czując raczej nieprzychylne spojrzenie gospodyni, zadałem pierwsze z pytań. Czy zna pani niejakiego Christophera Lawrence'a? Kobieta skierowała wzrok w dół, odpowiadając w sposób lakoniczny. Nie, pierwszy raz słyszę to nazwisko. To dziwne, bo jego żona twierdzi, że pani ich odwiedzała. Postanawiam blefować. Żona? Jaka żona? Wykrzykuje Grace. Spoglądam na patrzącego na mnie z rozwartymi do granic możliwości oczami Rogersa. Mimo to kontynuuje. To fakt. Lawrence nie miał żony. Pomyliłem się, przepraszam. Mimo wszystko ciekawe, skąd pani o tym wie, nie znając go. Inspektor Rogers, nie mogąc się powstrzymać, kaszlnął. Od razu wraz z gospodynią domu skierowaliśmy w jego stronę wzrok. Przepraszam, czasami tak mam, odpowiedział niepewnym głosem inspektor. A więc wracając do tematu, proszę pana konstabla, czy jak tam? Przerwała mi pani Thompson. Nie mam pojęcia, o jakich i czyich żonach pan mówi,
Nie znam żadnego... Jak mu tam było? Christopher Lawrence, odpowiadam. No właśnie, Lawrence'a, dokończyła kobieta. Czy wiadomo coś pani na temat jakiejkolwiek formy działalności zarobkowej pana Steinwaya? Był hodowcą bydła, więc żył z hodowli bydła, odpowiedziała, kręcąc głową, od razu kierując wzrok w lewą stronę. Widząc lekceważący uśmiech kobiety, nie mogę powstrzymać się, by go nie odwzajemnić. Doprawdy, pani błyskotliwość jest... Nie mam czasu na wysłuchiwanie pańskich spostrzeżeń, powiedziała uniesionym głosem Grace. Mimo wszystko kończę rozpoczęte zdanie, patrząc jej prosto w oczy. Oszałamiająca. Oczywistą oczywistością jest, że głównym źródłem dochodu pani pracodawcy była hodowla bydła. Mamy jednak podstawy przypuszczać, iż nie było to jedyne źródło dochodu. Nie mam o niczym pojęcia. Ja tam tylko sprzątałam i to 2 razy w tygodniu. Skąd mam takie rzeczy wiedzieć? Przepraszam za mojego kolegę, wtrąca się nagle inspektor Rogers. W żaden sposób nie chcemy marnować pani czasu. To jest jednak nasza praca. Lubiana, nielubiana, ale praca. Rozumiem, odpowiada Grace. Czy mieszka pani sama? Pyta nagle inspektor. Mimo wszystko gość czasami potrafi mnie zaskoczyć. Myślałem, że jego rola ograniczy się do siedzenia z rozdziawionymi oczami i podziwiania wszystkiego, co dzieje się wokół. Z uwagą słucham więc, co ma w tej kwestii do powiedzenia goszcząca nas pani. Tak, od śmierci Wilhelma mieszkam sama. Co robiła pani w noc z soboty na niedzielę? Zapytałem, siląc się na jak najbardziej uprzejmy ton każdego ze słów, jednocześnie nie pozwalając kobiecie zebrać myśli. Byłam w domu. A w noc z niedzieli na poniedziałek? Byłam w domu. A z poniedziałku na wtorek? Byłam w domu. Myślałem, że z miejsca trafi mnie szlak. Zerknąłem na przecierającego czoło inspektora. Rozumiem. To chyba wszystko. Nie ma co więcej zawracać pani głowy. Tak, tak, oczywiście, że nie ma sensu, dodaje Rogers. W progu zatrzymałem się, przepuszczając przodem panią Rogers. Kiedy mnie wyprzedzała, zapytałem, a jak tam króliki? Przepraszam, w zasadzie królik. Ten pierwszy zniknął. A propos, znalazł się? Kobieta stanęła niczym rażona piorunem, obdarzając mnie smutnym spojrzeniem. Nie, niestety mgiełek nie znalazł się. Na domiar złego zniknęła nocka. Trzeba przyznać, że zestawienie imion było nie tyle oryginalne, co historyczne. Jestem jednak pewny, że podczas poprzedniej rozmowy nasza rozmówczyni nazwała zaginionego królika Kłębuszek. Oba uciekły? Niestety. Doprawdy nie wiem, jak to się stało. Tak ich pilnowałam. Nigdzie nie będą miały lepiej. Kiedy zniknął drugi z królików? W poniedziałek. Pamiętam dokładnie, to był poniedziałek. Musiało mieć to miejsce dokładnie w dzień naszej poprzedniej wizyty u pani Thompson, dedukuję. Może zasmakowały życia na wolności i straciły głowę, mówię z przekąsem. Słysząc kaszlnięcie Rogersa, Grace Thompson skierowała w jego stronę wzrok. Inspektor jeszcze raz odkaszlnął. Wychodzimy, wychodzimy, obowiązki czekają, dodał, klepiąc mnie po chwili w ramię. Niecałe 2 minuty później stoimy obok zaparkowanego pod drzewem AC2 litry. Rogers obdarza mnie z obojętniałym wyrazem twarzy, mówiąc: mógłbyś darować sobie te złośliwości względem przesłuchiwanych. Nie mogłem się powstrzymać. Ten babsztyl działa mi na nerwy. Do tego kłamie. Już sama okoliczność rozmowy z nami wprowadza nerwowy nastrój wśród przesłuchiwanych. Nie musisz zaostrzać sytuacji swoimi złośliwościami, mówi Rogers. Z całym szacunkiem, mam jakieś tam swoje metody i staram się ich trzymać. Jeżeli o mnie chodzi, w każdej chwili mogę zrezygnować z tej sprawy. Na Boga, Aaron, nie zachowuj się jak dzieciak. No dobrze, może trochę przesadziłem, ale nie lubię, jak ktoś wciska mi kit. Proponowałbym zasięgnąć nieco wiedzy na temat naszej niezbyt miłej rozmówczyni wśród sąsiedztwa. Mówię nieco opanowując nagły, niekontrolowany wybuch emocji. Tak, bez wątpienia masz rację, odpowiada inspektor. Już po chwili stoimy przy drzwiach posesji sąsiadującej z domem pani Grace Thompson. Niewielki parterowy budynek wygląda na zadbany. Przy
przecięte kwiaty zdobią wnękę, na końcu której znajdują się drzwi wejściowe. Tym razem przodem idzie inspektor i to on trzykrotnie uderzył zawieszoną na drzwiach kołatką. Kilkadziesiąt sekund później mój przełożony jeszcze raz uderzył głową mosiężnego jelenia o lekko pociemniałe drewno drzwi. Usłyszeliśmy powolnie wykonywane, zbliżające się w naszą stronę kroki. Drzwi uchyliły się i stanęła w nich starsza, dobrze po 70, kobieta. Inspektor Henry Rogers i konstable Aaron Andrews z policji Mooresville. Chcielibyśmy zadać pani kilka pytań. Ależ oczywiście, zapraszam, powiedziała kobieta. Odnoszę wrażenie, że starsza pani najwyraźniej ucieszyła się z okoliczności naszego przejścia. Dom sprawia wrażenie schludnego. Stara szafa, równie wiekowa toaletka i półka z butami składały się na całe umeblowanie przedpokoju. Pokój, choć duży i przestronny, zagracony był masą książek. Na grzbiecie jednej z nich dostrzegłem siedzącą papuszkę zaliczaną do tych z gatunku falistych. Ptak spojrzał w moją stronę, a następnie poderwał się do lotu, za cel obierając sobie wysoki regał zapełniony kolejnymi grubymi tomami. Napiją się panowie herbaty? Mam naprawdę dobrą, prosto z Indii, nie to co ten chłam. Ja chętnie, odezwał się Rogers. Dziękuję, odpowiedziałem grzecznie. Po chwili na niewielkim okrągłym stoliku stała świeżo parzona herbata. Od 3 do 5 minut maksymalnie, powiedziała kobieta, wskazując chudą dłonią na par, co chwilę zerkając na stojący w rogu duży zegar. A więc pani Sophie de Cruz Brown, odezwała się kobieta. Pani de Cruz Brown, chcieliśmy zadać pani kilka pytań. Bardzo się cieszę, że panowie do mnie przyszli. Mój mąż był wojskowym. Przez następne 10 minut przychodzi nam wysłuchać historii porucznika Marlona Browna, a prywatnie męża pani de Cruz. Bardzo cenię wartość świętej pamięci człowieka, swego czasu czynnie uczestniczącego w bitwie o Anglię. Jednak ze sprawą morderstw nie ma to kompletnie nic wspólnego. Bardzo, naprawdę bardzo mi przykro z powodu śmierci męża, przerwałem kobiecie, wydającą się nie mieć końca opowieść. Gdyby jednak była nam pani łaskawa nieco przybliżyć postać bliskiej sąsiadki, konkretnie chodzi nam o panią Grace Thompson. Nie utrzymuję z nią kontaktów. Raz zaprosiłam ją na herbatę, ale nie przyszła. Od tamtej pory nie rozmawiamy. Głos mojej rozmówczyni zmienił się na bardzo oficjalny. Widocznie nie potrafi snuć tak wspaniałych opowieści jak pani. Mówiąc, uśmiechnąłem się. Trzeba więc zrozumieć, że mogłaby się w trakcie takiego spotkania czuć niezręcznie. Ba, niekomfortowo. Idę za ciosem. Tak, tak, co najmniej niekomfortowo, powtarza Rogers. To prawda, odpowiada pani Sophie, wyraźnie uszczęśliwiona naszymi słowami. Tym razem przez następne 7 minut słuchaliśmy historii babci pani de Cruz Brown, będącej za życia pisarką. Po babci odziedziczyłam zmysł narracji. Potrafię snuć niesamowite opowieści godzinami, mówi rozanielona. Tego wprost nie da się nie zauważyć, mówię, podczas gdy inspektor o mało co nie zachłysnął się herbatą. A jak opisałaby pani swoją sąsiadkę? Jak ją pani widzi? Uczyńmy z niej bohaterkę, powiedzmy, kryminału. Jest samotniczką, o nieco dziwnym, wnioskuję, trudnym charakterze. Nie ma tutaj żadnych znajomych. Jeżeli już ktokolwiek zagląda do ich domu, to przychodzi w odwiedziny do jej 20-letniego syna. Chłopak mieszka z nią od urodzenia. Z tego, co pani mówi, wynika, że pani sąsiadka jest domatorką. Tak, choć nie do końca. Często wychodzi gdzieś wieczorami. Nagle kobieta wstała, krzycząc. Miki? Miki, uciekaj stamtąd! Nie waż mi się siadać na Fiodora! Odwróciliśmy się w pełni skoordynowany sposób, dostrzegając zrywającą się do lotu papugę. Cholera jasna, siadaj sobie na wszystkim, tylko nie na zbrodni i karze. To klasyk. Przepraszam panów, ale muszę dbać o porządek. Nie ma problemu, mówi inspektor. Miki to dobra ptaszyna, czasami tylko nieposłuszna. Nazwałam ją tak na cześć kaczora Miki. Chyba myszki Miki, starałem się sprostować. Słucham? Pyta pani de Cruz.
Chodzi o to, że to bardzo oryginalne nazwać zwierzątko imieniem bohatera kreskówki. W tym przypadku myszki Miki, kończy z uśmiechem kobieta. No właśnie, dodał Rogers. Dziękujemy pani za mile spędzony czas i wyśmienitą herbatę, ale na nas już pora. Powiedziałem, dając jednocześnie Rogersowi znak głową, że najwyższy czas opuścić mieszkanie pani De Cruz Brown. To, co miała nam interesującego do powiedzenia, zapewne powiedziała, a pozostając tutaj, przeszłoby nam wysłuchiwać mnóstwo historii, z których stwórca jeden wie, które są prawdziwe, a które są wymysłem starszej pani. Idąc wzdłuż korytarza prowadzącego do wyjścia, pani De Cruz opowiada, jak to ostatnio jedna z jej papużek przyniosła na świat kilkanaście młodych piskląt. A może chcieliby panowie parkę? To naprawdę przeurocze ptaszyny. Nie są wymagające. Wystarczy im poświęcić zaledwie kilka minut dziennie. Zazwyczaj chodzi o... Słuchając słów pani De Cruz Brown, odruchowo wyglądam przez małe okienko, mieszczące się tuż obok drzwi wejściowych. Ku ogromnemu zdziwieniu dostrzegam wychodzącego z domu naszej poprzedniej rozmówczyni młodego mężczyznę. Natychmiast szturcham łokciem inspektora, skinieniem głowy dając mu do zrozumienia, by wyjrzał przez okno. Rogers ominął mnie, kierując wzrok na przyozdobioną kilkoma kroplami deszczu szybę. Spoglądałem na panią De Cruz, cały czas tłumaczącą nam zalety posiadania papużek falistych. Wygląda na to, że deszcz w końcu przestał padać. Wybaczy pani, ale założyliśmy się o to, czy w ogóle coś takiego będzie miało dzisiaj miejsce. Nie pada, więc wygrałem. Powiedziałem, wykrzywiając usta w grymasie radości. Rozumiem, wy młodzi macie swoje zwariowane pomysły, powiedziała z uśmiechem od ucha do ucha starsza pani. Ja w waszym wieku miałam nie takie pomysły. Raz na przykład... Pani De Cruz, chętnie, naprawdę chętnie wysłucham pani wspomnień. Tak między nami powinna pani to wszystko spisać i wydać w formie wspomnień. Mówię, nerwowo spoglądając na inspektora. Ten chwyta za klamkę, jednocześnie mówiąc do widzenia, szybkim krokiem wychodząc na zewnątrz. Naprawdę myśli pan, że moje wspomnienia mogłyby kogoś zainteresować? Oczywiście. Od razu widać, że ma pani talent do snucia opowieści. Tymczasem do widzenia. Miejmy nadzieję, iż niebawem znów się spotkamy. Odpowiedziałem, czym prędzej idąc w ślad za inspektorem. Szybkim krokiem zmierzaliśmy w stronę zaparkowanego w przeciwległym końcu ulicy auta. Wiedziałem, że coś ukrywa. Syknąłem przez zaciśnięte zęby. Rogers głęboko westchnął. Co proponujesz? Zapytał po chwili. Pan pójdzie za chłopakiem. Wygląda na to, że idzie w stronę centrum. Ja tymczasem złożę ponowną wizytę pani Thompson. Trzeba kłuć żelazo, póki gorące. No tak, odpowiedział inspektor, szybkim krokiem podążając w ślad za młodym mężczyzną ubranym w szare spodnie, ciemno-niebieski płaszcz z charakterystycznym czarnym kaszkietem na głowie. Ja w tym czasie poszedłem w stronę drzwi pani Grace Thompson. Dwukrotne uderzenie kołatką przedstawiającą głowę konia nie przynosi pożądanego efektu. Dopiero za trzecim razem usłyszałem chrobot otwieranego zamka. Drzwi uchyliły się i pojawiła się w nich twarz pani Thompson. Kobieta wyglądała, jakby zobaczyła ducha. To dobrze. Dzięki temu zyskałem już na wstępie dość znaczną przewagę. Witam ponownie, pani Thompson. Na Boga! Czy ja jestem ostatnią żyjącą osobą w Mordsville? Bardzo błyskotliwe, pani Thompson, doprawdy. Oznajmiam z uśmiechem, po czym momentalnie przybieram poważny wyraz twarzy. Odnoszę wrażenie, że podczas naszej ostatniej rozmowy nie była pani z nami szczera. Przepraszam, wyrażę się precyzyjniej. Nie powiedziała nam pani wszystkiego. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studio lektor.pl. Czytał Jakub Rutka.